Lata temu też zdarzały się ataki na arcydzieła kultury. Pamiętam, jak ze ściśniętym sercem oglądałem Straż Nocną Rembrandta za pancerną szybą, albo jak łzy cisnęły mi się do oczu, kiedy patrzyłem na tą biedną pietę Michała Anioła odrestaurowaną w Bazylice Watykańskiej. Jednak czasy się zmieniły i to, co było kiedyś dziełem jednostkowych szaleńców, obecnie staje się wręcz ideologią. Burzy się pomniki, atakuje dzieła sztuki, słowem wszystko to, czego nienawidzą polityczni dewianci. Wszystko, co się nazywa cywilizacją białego człowieka. Tania odwaga. Co rusza do akcji wandalów komando, idiotów nakręconych ekopropagandą, co furie są skupiają z braku innych wrogów na bezbronnym Monecie i biednym Van Goghu. Więc szaleją w muzeach aktywistów grupy, niszcząc impresjonistów za pomocą zupy. Ach, zdałyby się, myślę, na początek rózgi tym, którym już dwutlenek do cna wyżarł mózgi. Bo gdyby tak naprawdę myśleli o czynie, urządziliby protest w Moskwie i w Pekinie, atakując fabryki, poligony, armie. Ale tam by ich protest nie uszedł bezkarnie.